Witajcie, ja jestem Sarge, a oto przed wami 67. odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. No i od tej pory możemy już oficjalnie powiedzieć, że seria z tej gry jest najdłuższą jak dotąd serią na moim kanale. Żadna gra jeszcze do tej pory nie miała tylu odcinków. Dotychczasowym rekordzistą był Gothic 2 Noc Kruka, 66 odcinków. Tak jak zresztą mówiłem wam ostatnio. No a tutaj jeszcze przynajmniej kilka odcinków nam zostało do końca, chociaż wyraźnie widzę, że zbliżamy się jednak coraz bliżej zakończenia. Przede wszystkim w tym odcinku być może przejdziemy już do rozdziału czwartego bodajże, dlatego że przeprowadzimy sobie rytuał ducha, ale zanim to zrobimy, to jeszcze tutaj się wróciłem, ponieważ napisaliście mi, że tu jest właśnie książka, której do tej pory nie przeczytałem, a która daje mi lokalizację ostatniego już legendarnego przedmiotu. Training with a sword was his passion until the end of his days. The magic sheath of his sword was completely worn out. Presumably, he was buried with it in his grave on Kila. I see. No właśnie, skarb mistrza miecza i obszar pana pochwa, czyli jednocześnie dwa zadania mamy poboczne przy okazji. I to oznacza, że będę miał wszystkie legendarne przedmioty zdobyte. Ruszamy w takim razie na wyspę Kila. Tam i tak miałem się udać, żeby jeszcze zwerbować piratów, bo o tym też zapomniałem w odcinku, kiedy tutaj byłem. I również mi przypomnieliście. A statek piratów jest tutaj i jeszcze tak naprawdę do niego nie trafiałem wcześniej, więc to jest pierwszy raz. To znaczy, poza materiałem sprawdziłem sobie, czy to jest ten statek i faktycznie. Sprawdzałem też, że pod pokładem już tutaj mnie nie było, znaczy, że pod pokładem niczego tutaj nie ma ciekawego, więc od razu przejdę do niejakiego Jake'a. I can't believe my eyes. Is that really you? It would seem that way. What? What kind of devilry is this? We buried you. You were as dead as a doornail, man. No właśnie, do Jake'a, znajomego naszego bohatera, i teraz z nim porozmawiamy i jakoś nakłonimy, żeby do nas dołączyli. Yeah, I'm happy to see you too, Jake. Really? Good for you. Wish I could share your enthusiasm. You should have stayed where we buried you. How on earth did you do that? Some kind of voodoo stuff? Something like that. I knew it, man. What are you doing here? All hell has been unleashed in the southern seas, and you're fucking about here. Since when have you been bothered about the southern seas, eh? That's not our business. As long as the ghost ships don't attack us here, everything's fine as it is. I want my old ship back. You can forget all about that. You're no longer our captain. Understand? I have no idea what hellhole you sprang from, but your time is over. We'll see about that. Yeah, yeah. Here come the threats and the beatings again. But that won't help you. This ship won't move an inch without a crew. And the lads here now do what I say. So save yourself the bother, all right? Czyżby miał być problem? Raczej wątpię. Myślę, że teraz możemy ich bez problemu właśnie zaprosić do wspólnej walki. All right. Are you gonna join in the fight? Or are you just gonna wait until the shadows overrun you and your boat? We're only a small crew here. Why should we mess with the shadows on the high seas? What if the natives back us up? They've got a nice bit of crumpet there. I think her name is Charney, a voodoo witch. I saw how she slashed her way through the jungle. None of those creatures there even had a chance. That girl is really something, man. You should try and convince her to take part in your little war against the shadows. If you manage that, you can count me in. Right. No i tak się składa, że już to zrobiłem, już Chani przekonałem. You're gonna get up off your ass and you will join me in the battle against the shadows. And why should I do that? Because otherwise, I'll drag you to the voodoo witch Chani. I'm sure she'll be able to persuade you to cooperate. Charney is fighting with you. Ah, then that's a whole different story. I know what she's capable of. If Charney will be there, so will we. Where should we meet? Back at headquarters in Antigua? Yeah, same as always. Understood. Then I'll see you in the port of the old Admiral. To battle, pirates!
Yo ho ho! Cut the crap! Alright. No i super, czyli udało się. Don't start with me now, Jake. You left me high and dry. I won't be forgetting that anytime soon. Fine. But don't forget that we're fighting against a common enemy. It doesn't matter if we like each other. Unfortunately, you're right. Don't you have work of your own to do? I'm busy. Hey, how's it going? Dobra. Czyli tutaj to będzie wszystko. Sojusz z piratami załatwiony. No i teraz zaznaczmy sobie to zadanie. Legendarny przedmiot. Gdzież to jest? Tutaj. Dobra, czyli tam będę musiał w takim razie popłynąć teraz. A to jednak trochę mi zajmie. No i dobrze, dotarłem już na miejsce. I oczywiście ja byłem tutaj już wcześniej. Nawet pamiętam dokładnie to miejsce tutaj. I patrzcie, dopiero teraz pojawił się X. Oczywiście dopóki nie przeczytałem tej książki na wyspie Taranis, to tego X-a tutaj nie było i nie mogę wykonać tego zadania i wykopać tego skarbu. Tak więc, żeby zdobyć ten legendarny przedmiot, to najpierw koniecznie trzeba jeszcze przeczytać tamtą książkę. Nawet jak tutaj byłem ileś tam odcinków temu, to właśnie wyglądało mi to podejrzanie, że mieliśmy tutaj jakiś grób, a nic nie mogłem zrobić. Mamy złoto, królewską maskę, no i obszarpaną pochwę, która daje nam plus 10 do walki mieczami. Pięknie. Co ciekawe, żadnego nawet nie dostałem osiągnięcia. Szkoda, myślałem, że odblokuje mi się, no ale już mniejsza o to. W każdym razie już wam pokazuję, że oto mam wszystkie legendarne przedmioty, jakie tylko w grze były do zdobycia. Naprawdę fajna sprawa i strasznie się z tego cieszę. Staram się, jak wiecie, w tej serii jak najwięcej rzeczy wykonywać, no i tutaj to mi się udało. Teraz tak, powróć na statek jeszcze. Isn't it about time you inspected your crew? O proszę, czyli kolejne rozmowy nas tutaj czekają. Don't you sometimes yearn for the old days? Do you mean when our father was always drunk? Or do you mean the years when we had to muddle through all alone because he was never there? I think we could do with fewer problems in our lives. So I reckon we're better off today. Okej, teraz papuga. Captain Diligent! Quark! If you say so. Polly, be watchful! Quark! Tell me more about Polly's daddy and the cave. Polly's daddy! Quark! Big beach! Quark! Island! Yeah, well that could be anywhere. Which island? Beach! Quark! Southeast! Very good. Go on. Tell me more. Pisem! Quark! Fuck! Ale dobra, chyba jesteśmy już coraz bliżej odkrycia zadania dla Polly, więc musimy jeszcze później z nią porozmawiać. The longer I watch you, the more I respect you. You don't give up. Even after death. That's impressive. I'm proud to fight at your side. Likewise. They'll never defeat men like us. We'll force the shadows back into the darkness. Kostuchem tradycyjnie nie mogę pogadać, ale z pozostałymi jak najbardziej. I know what's pursuing us. Death himself. His claws reach out for our souls. His gaze rests upon us. Finally, something specific. I know it sounds crazy, but I can't explain it any other way. Don't worry. We're all a little tense. Yes, but take care of yourself. All right? Jeszcze mamy Horasa. Are you actually afraid of death? I've already seen too much of the underworld to be afraid of it. That's right. We know, of course, that there's life after death, don't we? Still, I hope that you'll be back among the living soon, my friend. Kolejna osoba. Got anything new? Let's see. Oh yes, here. You might find this useful. This stuff gives you the vision of gold. If you've got that, you can find everything made of gold near you. Should be of interest to an old pirate. A właśnie, tak na marginesie. Ktoś z was mi pisał, żebym napił się bimbru, który daje mi wizję życia bodajże, właśnie na statku.
i że wtedy stanie się coś ciekawego. Sam jestem zainteresowany, o co chodzi. Tylko gdzie tu jest ta wizja życia? Wizja śmierci tylko. Nie jestem pewien do końca, o co może chodzić, wiecie? Śmiertelny bimber. Chyba albo tego nie mam, albo nie wiem. Być może nie mam tego po prostu. No cóż, w takim razie odpuścimy. Jeszcze kurde, mam surowe czarne serce. Skoro tak, to przydałoby się jeszcze udać do Hirutu i to serce sobie zmienić na zwykłe, które będziemy mogli później zjeść i zdobyć dodatkowe punkty krwi. Tak też jeszcze powiem wam, że cały czas się zastanawiałem nad tą bronią, którą ma do sprzedania Vadi. I chyba jednak ostatecznie kupię ją u niego za te 3000. Bo jakoś tak kurde, korci mnie po prostu fakt, że mimo wszystko to faktycznie może być trochę lepsza broń. A skoro już tak wszystko maksuje, to może i to by się przydało wykupić. Dobra, tutaj czarne serce poproszę. Pięknie. I to by było na tyle. Teraz tylko użyjmy tego. Dokładnie. I mamy 48 punktów duszy. Przenieśmy się znowu, tym razem do obozu piratów. I może faktycznie spróbuję wykupić sobie tę broń, o której wam właśnie wspominałem. Buddy był gdzieś chyba tutaj, po tej stronie. Tu się pojawiły napisy, ale nic nie gadali, nieważne. Jest. Zobaczę tylko może jeszcze atrybuty tej mojej aktualnej broni. Od 45 do 110 punktów. A tutaj mamy łamignat. Od 40 do 100, ale to mnie bardziej interesuje. Od 45 do 105 i plus 10 do broni siecznej. Dobra, to kupujemy to. To bij targu. I teraz jeszcze tylko umiejętnością kowalstwa będę chciał sobie to ulepszyć, ale to już może na innej wyspie. Tutaj już nie pamiętam, gdzie było możliwe, żeby kowalstwa użyć. Czyli tak, wrócimy się w takim razie już na wyspę Kalador i tam będziemy właśnie próbowali już rozpoczynać ten rytuał ducha. To znaczy, na razie muszę pogadać z Eldrickiem, a później przeniesiemy się znowu na wyspę Kila, no i do siedziby wyroczni. Dopiero wtedy będzie można to załatwić. Kalador. Teoretycznie mógłbym teraz pewnie się udać na wyspę Antigua, podejrzewam, i pogadać z Alvarezem na temat tych osób, których przyłączyłem. Chociaż z drugiej strony może nie do końca, bo jeszcze nie mam sojuszu z Inkwizycją, a żeby mieć ten sojusz, to muszę jeszcze pokonać Sebastiano na morzu, więc być może to dopiero nastąpi w kolejnym rozdziale, kto wie. Na razie przenieśmy się szybko tutaj. I zanim pogadam z Eldrickiem, to właśnie jeszcze wykuję sobie broń. Czyli właśnie tę broń, którą sobie zdobyłem. Wiem, że to naprawdę są małe różnice, jeśli chodzi o punkty obrażeń, ale kurde no, jakoś się nie mogłem ostatecznie powstrzymać. A naprawdę starałem się. Szabla kapitana. Proszę bardzo. I teraz możemy sobie ją założyć. Sami widzicie, niby mamy o 5 punktów mniej maksymalnych obrażeń, ale za to broń sieczna plus 10, a tutaj nie mamy nic. Czyli myślę, że to nawet się może lepiej spisać. Broń sieczna, ile ja tego mam właściwie? 145, czyli najbardziej rozwinięta broń w tym momencie. Jeszcze tak bym sobie sprawdził. Drake. Czego on mnie mógł jeszcze nauczyć? Mistrz magii, mag bojowy, kusze. Mogę tutaj? Show me how to improve my crossbow skill. You're now one of the best crossbow shooters in these waters. No one can teach you more than what you already know. No i super, o to mi właśnie chodziło. Tych rzeczy na razie się nie mogę niestety nauczyć. Ewentualnie jeszcze te zaklęcia, ale to nie, te przywołania jakoś mnie nie interesują. Chociaż z drugiej strony mam już trochę tej starożytnej magii więcej.
A zauważyłem, że wcale aż tak dużo czarów jeszcze do zdobycia nie mamy. Dobra, to wiecie co? Może jednak się nauczę Wojownika Cienia. I'd like to be able to summon a warrior. With the spirit energy you brought me, I managed to make a spell that will create a companion for you. He'll be at your side for a short time to protect you or entertain you. Whatever you want. Może piekielnego ogara nie będę się uczył przywołania, bo to jest jednak słabszy potwór. No ale dobra, pogadajmy wreszcie z Eldrickiem jeszcze. About the spirit ritual. You'll be there for the ritual then. Yes. You can rely on me, my boy. I think I've found the spell for the spirit ritual. Really? Where did you find it? In the ruins to the east. Among the records of a dark warrior. Ah, yes, that's the one. Good work, my boy. Zacharias will help us with the ritual. That's good. I knew we could rely on him. The shaman, Charney, will help us with the ritual. Excellent. People often underestimate the natives. Old Margaloth on Keela will help with the ritual. So she really does exist? I've heard much about her. I hadn't dared to hope that she was still alive. Margaloth can create a strong magical shield that will allow us to perform the spirit ritual. Well done. This is truly a breakthrough, my boy. No to pięknie. Everything is ready for the ritual. Let's travel to Keela. Yes, we're ready. It's been a hard journey for us all, but the time has come to free you from your misery. I've got a few things left to do here before I leave. Farewell, my boy. We'll meet at the Oracle on Keela. No dobra, to w takim razie tam się teraz udamy. Od razu przenieśmy się szybko na statek, na wyspę Keela. Umieść znacznik. Przeniesiemy się na statek. That mad Inquisition Commandant Sebastiano was seen near here with his ship. Meaning we need to prepare for a sea battle with him. Looks like it. It'll be a hard one. You'd better prepare well. Isn't it about time you inspected your crew? No proszę, czyli bitwa morska się kolejna szykuje, tym razem właśnie Sebastiano, tak bardzo przeze mnie oczekiwana. To wiecie co? Może w takim razie rozpoczęcie rozdziału czwartego zostawimy na kolejny odcinek, a teraz byśmy później udali się do Alvareza. Zobaczymy jeszcze. Na razie pogadajmy z załogą. How are you? You look like shit. I'm a walking fucking corpse. What did you expect? I hope it won't last too long. Or I could be stuck like this for eternity. Hey, don't be negative. We've come this far. We'll get there. Polly nice! Yes, Polly is nice. But Polly would be an even nicer parrot if he just told me where Polly's daddy's cave is. Beach! Squawk! Cave! Mangroves! Squawk! Southeast! Squawk! Takarikua! No nareszcie. Alright, once again. Slowly. There's a cave somewhere on Takarigua. Somewhere on the southern beach of the island, right? Rock! Cave crash! Cave closed! Rock! Alright. A collapsed cave. And your daddy is in there, is that right? Rock! Polly's daddy! Needs help! Rock! Alright. I'll keep my eyes peeled for a collapsed cave then. You'd better not be fucking with me. Or I'll pluck you. Polly dies! Fuck! Rock! No to wreszcie się doczekałem, czyli tak jak mówię, no wykonamy też to zadanie, a z rozdziałem czwartym poczekamy chyba do kolejnego odcinka. It's good to see they haven't stopped you yet. Keep it up. We're almost there. Bardzo dobrze. Idziemy do kolejnych pogadać. Are you all right, Captain? O, ten już tak dużo nie pogada. Captain? Ty też? Dziwne. Hey. You're interested in magical things, aren't you? Sure. Well, this potion is exactly the right thing for you. Sadek here has the vision of magic.
So you will find everything that is magic much more quickly than anyone else. Dobra, przyda się. Albo i nie, ale co tam? Why people always so nasty when you're far nearby? Nobody wants to have their stuff stolen by you, that's why. Why that's so bad? Fuck's sake, you must know the difference between what's mine and what's yours. Buckanoo must get the dinghy. Maybe people understand one day. No i jeszcze Inkwizytor. How many times have they knocked you down? Yet you always managed to get back up again. I guess I was lucky. No! There is no such thing as luck. I don't like to admit it, but you are a force to be reckoned with. Who knows? Maybe you will actually achieve what you set out to do. Never expected to hear that from your mouth. Well, then it's better you forget it then. Okej. Dobra, to przenieśmy się w takim razie na Takarigwę. Tutaj. Podejrzewam, że nawet w czwartym rozdziale byłaby to misja do wykonania. Ale po pierwsze, wolę nie ryzykować. Po drugie, chcę mieć tutaj jak najwięcej rzeczy już zaliczonych przed właśnie rozpoczęciem następnego rozdziału. Poza tym jeszcze teraz będziemy mieli tą bitwę morską, więc to inna sprawa. Na to się musimy przygotować. To raczej się ograniczy do walki na statku, ale zobaczymy. Bones. Dokładnie, podobnie było wcześniej bodajże z Masonem, też wtedy nie mieliśmy takiej typowej bitwy morskiej, tylko po prostu musieliśmy pokonać przeciwników na tych statkach. I teraz jest podobnie. O, coś nowego. Przejmij armatę. Tutaj? Jest. Aha, możemy się jeszcze ukrywać też. Ciekawe. Oczyść pokład wroga. No to jest coś nowego. Fajnie, to twórcy urozmaicili trochę. Jak najbardziej się przyda coś takiego. Czekajcie, tych może najpierw. A, nie mogę tam bardziej skręcić. Atakuj, atakuj. Na razie tych po lewej stronie w takim razie. A później się zajmiemy tymi po prawej. Kurde, to ciągle się rusza i też niezbyt celnie mi strzela. No nareszcie. Jasny gwint. Dobra. Tam już nie sprawdzę. Odejdź. Przejdziemy do kolejnej armaty. Czyli tutaj. Dobra, jeszcze tylko trzech. Muszę uważać na te ich pociski cały czas. O właśnie, teraz uniknąłem. Załatwić tamtego. Ajajaj. Trafiaj, trafiaj. Nie trafiłem znowu. Udało się? Jeszcze nie. Kurde no. Jak tak dalej pójdzie, to zginę w końcu. Ale dobra, udało się wreszcie. No i okej. Dobra, teraz kolejni wrogowie do pokonania. Aha, weźmy sobie magię, czyli zwiększenie naszej szybkości ataków. Spokojnie, spokojnie. No, i to się nazywa atak. Pięknie. Gdzie jest Sebastiano? Tam! You will regret having tangled with me. I'll get you. Przykra sprawa, co się stało z Sebastiano w tej części, no ale za wiele już na to nie poradzimy, niestety. Musimy go tutaj pokonać. Ale myślę, że to się przysłuży dobrze całej sprawie. No i okej.
jesteśmy na Takarigui. Za chwilę jeszcze pewnie pogadamy z Kostuchem na temat tej całej bitwy. Just as I thought, Sebastiano was a challenge. I'm rather glad we defeated him. His ship will help our cause. The soldiers aboard the Inquisition's ship are proving smarter than Sebastiano. From now on, they'll follow us until we finally defeated the enemy. I do hope so. Isn't it about time you inspected your crew? Znowu? No dobra. Wykonujemy teraz ważne zadania, dlatego tak często są te rozmowy. Things are starting to get worse. Are you strong enough to keep going? I don't have much choice, but I'm all right for now. You know, you can count on me. Holy nice! Fuck! Watch it, little one. Piss it! Fuck! Dobra, ona już nic więcej oczywiście nie powie. It's good to see they haven't stopped you yet. Keep it up. We're almost there. Spokojnie. Are you all right, Captain? What do you think of this place? The Inquisition once ruled this island. What has become of the glorious Inquisition? The King's soldiers, now that the King is dead, they are without a master. They need a strong leader. Co ciekawe, teraz właśnie te rozmowy są krótkie nieraz. Captain? Tutaj też nie możemy pogadać. Jafar, masz jakieś pieniądze? Jafar, no regret coming with you, Captain. Glad to hear that. Yes, Jafar glad too. And very proud that he could help. Something for you, good Captain. Jafar is very proud. Dziękuję ci bardzo. What does the gnome say to this place? I know this place. Inquisition everywhere. Strange people, they soldiers. They have many stupid fucking rules. Can't even sleep when they're tired. May only eat when they get orders. Soldiers fucking stupid. Never pay enough attention to looking after gold. Lucky. Wow, 300 sztuk złota jeszcze. Super. Przyda się. Look. I have a potion here that allows you to find traps easily. That way you can spot danger well before it overwhelms you. It could come in very handy. It's called the Vision of the Adventurer. Well, I have now given you everything I can. You should now be a master of the unseen. Thank you. I appreciate it. Gee, Sadek is also satisfied with you, Captain. He will continue to fight by your side. No i super, dzięki temu właśnie wykonaliśmy kolejne zadanie, tym razem dla niego. Seen anything unusual around here? Many soldiers here, bad people. They keep us free people here as slaves to do their dirty work. They do not think. They follow the wrong masters. Okej, no i jeszcze Inkwizytor. Ah! Go away! What can you tell me about this place? What a disgrace! Oh, what did these imbeciles do to my god? The Inquisition of the past no longer exists. The old ideals are the best ideals. I would die for them if I wasn't already dead. Somebody needs to get these idiots back on the right track. Dobra, powiem wam, że chyba wezmę teraz Inkwizytora Mendozę ze sobą na tą misję dla Poli, żeby sprawdzić kolejną osobę towarzyszącą, a on będzie pasował akurat do tej wyspy. Czyli tutaj musimy się jakoś dostać. Okej, będziemy próbować. Pytanie, od której strony? Może rzeczywiście od strony morza bardziej, no ale sprawdzimy to. Teraz tak, co ja chciałem jeszcze zrobić? Aha, jedna sprawa. Eliksiry. Mogę chyba sobie nowe eliksiry potworzyć i chciałbym teraz to wykonać tutaj na waszych oczach, żebyście widzieli, co się tutaj zmieni w moich umiejętnościach, a mam nadzieję, że się zmieni. Zobaczmy, kocioł. No bo cóż, ostatnio zdobyłem, jakby nie było, kolejne przepisy, a ich jeszcze do tej pory nie wykorzystałem. Więc tak, przede wszystkim chciałbym wpływ tutaj sobie ulepszyć, czyli mogę... Aha, eliksir trwogi. Jeszcze dwa eliksiry trwogi sobie stworzę. Bo mam 8 drzewopłotów, czy drzewoplotów. Czyli eliksir trwogi jest gdzieś tutaj.
Stwórzmy dwa. Dobra, i w tym momencie właśnie mogę tutaj 8 esencji perswazji. Dobra, kolejna rzecz. Co mi tu jeszcze, czego mi brakuje? W ogóle, co ja bym chciał sobie ulepszyć? Oto jest pytanie. Broń dystansowa, wpływ, magia i duch. Okej. Czyli zobaczmy. Tutaj mamy ducha, eliksir woli i mikstura magii. Dobra, spróbujmy to stworzyć po dwie. To jest mikstura magii, czyli stwórzmy dwie takie. No i eliksir woli. Również dwa. Proszę bardzo. I w tym momencie możemy sobie dwie pasty ducha wytworzyć. Dalej, wytrzymałość, zręczność, wpływ, magia. Porost duszy, 8 sztuk. Mikstura magii. Aha, czyli mikstur magii też 8 muszę zrobić. Jak rozumiem. I rytualnych eliksirów 8. Zobaczmy. Rytualny eliksir. Bierzemy 8 sztuk. I mikstura magii też chyba 8. Dobra, trochę tu jest tego, ale myślę, że będzie warto. Pięknie. I jeszcze broń dystansowa, korzeń myśliwego. Właśnie tego mi brakuje, żeby jeszcze sobie stworzyć więcej. No ale na razie to będzie tyle. I teraz zobaczmy, czy mogę już coś sobie na tyle ulepszyć, żeby to zwiększyć na maksa. Ile mam przede wszystkim tych mikstur? Pasta ducha 7, tutaj wpływ 9 aż. 8. Dobra, czyli tak. We wpływie... O, wpływ chyba dam radę nawet zrobić, wiecie? Czyli to mi da ile? 45 punktów, a więc potrzebuję 60. No to już będę w stanie. Tutaj zatwierdź. I w tym momencie tylko się napić. Lepiej zapiszę najpierw, żeby się nic nie popsuło. Ale powinno być ok. Pijemy wszystko. Proszę. I w tym momencie mamy 105 punktów wpływu. Pięknie. Teraz broń dystansowa, magia i duch. Tego raczej chyba nie będę w stanie jeszcze sobie ulepszyć, niestety. W tą magię trzeba będzie pójść wreszcie. Ale zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy 8 w magii. Pasta ducha 7. Broń dystansowa tylko 5. Czyli mi brakuje jednak jeszcze sporo. No to powiem wam, że zainwestuję teraz jak najwięcej w magię jeszcze. Proszę, aż 65 punktów. Ona mi się przyda właśnie do magii run, żeby ta magia była lepsza. Czyli potrzebuję w tym momencie jeszcze 8 eliksirów do tego. Czy mam tyle? Tak, idealnie. No to ładnie, czyli będziemy mieli maksymalny teraz poziom magii również. I również magia teraz bardziej mi się przyda. Wykorzystajmy wszystko. Proszę. No i pięknie. To się nazywa wymaksowana postać. Tylko broń dystansowa i duch mi jeszcze pozostało. Czyli pozbieram teraz na broń dystansową, a ducha zostawię absolutnie na koniec, bo to najmniej dla mnie ważne, tak naprawdę. Świetnie, może mi się uda do końca gry właśnie to maksymalnie rozbudować. Wracajmy w takim razie teraz na górę. Spróbuję się jeszcze przespać, żeby nie ruszać się tutaj w nocy, chociaż chyba powoli będzie się robić widno, ale nie będziemy na to czekać, tylko śpi do rana i za chwilę pogadamy z Mendozą. Kurde, naprawdę się cieszę, że udało mi się już teraz właśnie tak mocno rozwinąć tą postać. Czuć tą satysfakcję, że robiłem wszystko, żeby do tego doprowadzić. No i co, czy tam jest faktycznie jakieś wejście? Popłyńmy może łodzią na plażę. That git. Now we have to guard the east after all. Tell me about it. But it's got me over a barrel. I hope that beast and the mangroves doesn't come anywhere near us. You're a chicken, Holtby. The beast in the east has better things to do than snack on a pushover like you. Shh, I think the bastard is listening to us right now. O proszę, może mi coś powiecie na ten temat? Wow. A, to jest ten władca cienia, którego pokonaliśmy wcześniej.
Commandant Sebastiano is dead. What? You must be mistaken. No one would dare raise a sword against him. You must be wrong. Am I? Damn. You're serious? Oh well, such is life. Luckily, there's always someone waiting to move up in the ranks. The Shadow Lord of the Mangroves is dead. Did you just say Shadow Lord? Yes. That creature could have had us here at any time. And I deserve my reward because of that. Yes, there's no point arguing with you. Here, take it. I'm roasting out here. The mangroves are safe again. The Shadow Lord has been defeated. Bullshit. Do I have to prove my combat skill to you yet again? Oh, my hero. Here, you've earned it. Leave me alone. Damn it, why did I have to be stationed here with... Zawsze chociaż trochę sobie zarobiliśmy. I teraz tak, przydałoby się też wypróbować piorun, jako że mam ulepszoną magię, ale kurde, chcę też wypróbować tą nową broń, którą sobie stworzyłem, jakby nie patrzeć. No i teraz tak, najpierw zobaczmy, czy tutaj będzie jakieś wejście do tej ewentualnej jaskini. O proszę, coś my tutaj chyba mamy. Zawalone wejście do jaskini. Odkop jaskinie. No proszę. Alright. Now that's a cave. No okej. Nareszcie. Zobaczymy w takim razie. Wow, kogo my tu mamy? Czyżby to był ten tatko Polly? Otwórzmy jeszcze jego kufer. Zobaczmy, co on tutaj ma. Wow, ciężka zbroja. No, to mi się podoba. Korona bohatera jeszcze. Czekajcie, zobaczmy tą zbroję, bo coś mi się wydaje, że jest ona lepsza. Sprzęt. Tors. No oczywiście, plus 5, plus 5, plus 10. Pięknie. Tak to w tym momencie wygląda. Oglądajcie. No to wygląda też epicko, naprawdę. Trochę sobie pochodziliśmy w zbroi łowcy demonów, ale skoro mamy nową, no to proszę bardzo, możecie ją oglądać w pełnej okazałości. A tymczasem pogadajmy z Torbenem. Thank the heavens! I've been found! I've been waiting for so long. Thank you. What are you doing in here? I was looking for treasure. It's just what pirates do. This stupid place caved in on me. But now you're free again. I'm so glad that someone finally came. So you're Polly's daddy. That bird really brought you here? You could say that. Well, it was worth it then. He was trapped with me in the cave. I taught him to speak before I was able to squeeze him out of one of the holes in the cliff wall. Do you have any idea what it's like being trapped with a parrot for weeks? I can imagine. I taught him the words Takarigua and cave and repeated them till they sank in. Well, I'll be. That bird actually remembered all that. I'd almost given up hope. Do you want Polly back? No, no, no. Keep him. I really can't stand any more of his squawking. In any case, thank you again, my friend. Here, take everything I've found on my travels so far. I'm absolutely done with treasure hunting. I'm gonna go get some fresh air now. Sure. Go do that. Farewell, my friend. And thanks again. Wow, widzieliście tą nagrodę? Ponad 2000 sztuk złota. Nie spodziewałem się tego. I jeszcze ciężka zbroja. No to faktycznie bardzo się opłacało tą misję tutaj wykonać. Przenieśmy się na statek. Zobaczymy, czy coś jeszcze Polly powie. Hey, Polly. I found Thorben. Polly's daddy. Polly's daddy free? Yeah, that's right. He's out of that cave and is enjoying his freedom. Polly's daddy free? Captain Hero! Yeah,
I think we did good there, my little friend. Polly Nice! Polly Hero! Captain Daddy! Polly Pirate! Oh, I don't know. Polly Pirate! Captain Daddy! Fine. You can stay here. But don't get into any trouble, alright? Dumbo! Glutton! Oh, behave yourself. Captain Big Hero! Proszę, zaczęła nawet nas zupełnie inaczej teraz nazywać. No i fajnie. Czyli co, teraz do Alvareza na wyspę Antigua w takim razie. I jeszcze szybko tam się spróbuję przenieść. I zobaczymy, co nam powie. Antigua jest tutaj. Podejrzewam, że właśnie jak już zdobędziemy sobie tutaj tych sojuszników, właściwie to już to zrobiłem, ale jak pogadam z Alvarezem, no to wówczas... Tutaj mamy Jake'a? Zobaczmy. Za chwilę chyba z nim pogadam. Chociaż z nim już gadałem, więc raczej nie będzie to konieczne, ale mimo wszystko sprawdźmy to. So you knew all along that I was working for Booze, right? I guessed as much. I sailed under your flag. Why did you never say anything? What for? You supplied him with sugar and equipment. Why should I interfere? Pah, I would have if I were you. Hey, how's it going? No proszę, ciekawa sprawa, co? No ale udajmy się w takim razie do Alvareza. No i właśnie jeszcze z nim pogadamy i zobaczymy. No, pamiętacie, że zbieraliśmy tą całą załogę poszczególnych sojuszników, żeby pokonać Kruka w bitwie morskiej. Więc zobaczymy. Całe odludzia są już pod kontrolą wroga. The back country's infested with them. More hellhounds? Not just them. Demonic warriors were there as well, until recently. Where the hell is this spawn coming from? Where do you think? Perhaps one of those crystal portals in the hills? You've got to find what's behind this and eliminate it. Już zamknęliśmy ten portal. Don't worry. The crystal portal on Antigua is closed. Are you sure? Yeah, I'm sure. There's nothing more to fear from the north. That's a weight off my mind, my boy. That must be worth a few gold to you, right? Of course. Here's your share of the town's glory. If things continue like this, we will experience a glorious new age. 1000 sztuk złota w kieszeni, ale najważniejsza sprawa teraz, czyli sojusz. A word about the Pirate Alliance. Go ahead. Captain Morgan's ship is anchored in the harbor. And the crew? The crew is fighting with us now. Splendid. You've done well. But now we have to feed more hungry mouths. Here, take this gold. Hopefully this will help you do just that. Thanks. That'll do for now. The mages will help us. Oh, well, this is indeed a great boost and honor for me. Well, fuck me. I always thought you didn't believe in their hocus pocus. I didn't put it quite like that, but it's an entirely different matter when they're fighting on our side. I've been on the receiving end of a few of their fireballs, and when it singes your hide, you stop asking questions. Good work. Keep it up. Take this gold. This should help you supply the crew of the mage galleon. Thanks. Ależ się ładnie wzbogacimy. The demon hunters of Kalidor are with us. Demon hunters? And you think they will help us? They have extensive knowledge of the Titan Lords. Kalidor. I've never heard of them. They can be very persuasive and have some powerful warriors. I can see you've even aligned yourself with them. Well, if you think they're strong enough to advance our cause, then so be it. Here's some gold to supply the troops on the Demon Hunter ship. The men from Takarigua will support us. Aren't they Captain Steelbeard's old crew? Some are. They're very keen to finish the ghost ships off. Well, let's hope the lads haven't turned into sissies. Here's the gold to supply the crew. We have one of the Inquisition's ships. That's good. But who's going to sail the ship? Have we got enough men? No, they can do it themselves.
You lead a troop of Inquisition into our harbor? Are you out of your mind? Just relax. They're on our side. For pity's sake, what has this world come to, eh? All right, here's the gold to buy supplies for the crew. I hope for all our sakes that I don't live to regret this. No i proszę, to już będą chyba wszyscy. Haven't we got enough ships in the harbor now? The town will soon be fit to burst. You have a magnificent fleet there. Let the devil take me if we can't achieve some great deeds with it. Set your sails and prepare to do battle with Crow. But first, I need to know where I can find Crow. You have already achieved far more arduous exploits. I have faith in you. You are now the commander on whom we all depend. You lead it into battle for death or glory, lad. I wish you luck, my lad. By the creed, we must destroy these monsters from the underworld, my boy. Czyli domyślam się, że dopiero zrobimy to w kolejnym rozdziale, patrzcie. Teraz już tylko pozostał rytuał ducha, dostać się na wyspę Kila, a Wroną pewnie właśnie zajmiemy się, jak już odbędziemy ten rytuał. Super sprawa, na pewno dużo się tutaj w tym odcinku działo, bardzo mocno popchnęliśmy fabułę do przodu, a tak jak mówię, w kolejnym materiale powinniśmy już rozpocząć rozdział czwarty, więc zapraszam Was serdecznie. Zostawcie też kciuka w górę pod tym filmem, jeśli Wam się podobał i czekajcie na następny materiał. Do usłyszenia!